Do banku wpłacono 3000 zł. Na 2 lata przy rocznej stopie procentowej 4%. Ile będzie wynosił kapitał po upływie tego okresu, jeżeli odsetki są kapitalizowane co kwartał? Skoro odsetki są kapitalizowane co kwartał, to znaczy, że w ciągu roku będą kapitalizowane 4 razy, czyli nasze N wynosi 4. Skorzystamy ze wzoru. KN wynosi kapitał początkowy razy 1 plus R przez M do potęgi N razy M. K jest to kapitał początkowy. U nas wynosi 3000. Nasze R jest to stopa procentowa w skali roku. Ponieważ kapitalizacja odsetek następuje 4 razy w roku, skoro w całym roku mamy 4%, to w 1/4 roku mamy 1%. Czyli nasze R dzielone na 4 daje nam 1%. N to jest liczba lat, tak? Wkładamy pieniądze na 2 lata, przy czym w ciągu każdego roku aż 4-krotnie nastąpi kapitalizacja odsetek. Czyli nasze 2 lata mnożymy przez 4, dostajemy 8. Teraz wystarczy, że procent zamienimy na liczbę, czyli dzielimy przez 100, inaczej przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo. Mamy 0,01 do potęgi 8. Dostaniemy 3000 razy 1. I 1/100 do potęgi 8. Teraz skorzystamy z kalkulatora. Najpierw podnosimy 1 i 1/100 do potęgi 8. Następnie wynik mnożymy przez 3000 i zapisujemy go z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Dostaniemy 32, 4, 8. Czyli mamy 3248. I 57 zł, czyli mam 57 groszy.